Dzień dobry, witajcie kochani. Jak zapewne pamiętacie, zbieram flakony i chcę wam dzisiaj pokazać te, które dostałam ostatnio, w ciągu ostatnich jakichś kilku tygodni. Zacznę od Vera Wang, bo tutaj mam aż dwa flakony. Vera Wang, to dała mi te perfumy użytkowniczka tych perfum. Bardzo świetny flakon po prostu, piękne perfumy. Motyw tej korony w korku, naprawdę hit. I no, wygrali na tym. Potem poszli za ciosem, jeszcze dostałam taki od pani Doroty, taki flakon, też Vera Wang. No niesamowite są te dodatki, to jest chyba taka, tym razem też jakiś gadżet zdejmowany. O, to można zdjąć, to jest na gumce taka biżuteria. O, taki pierścionek może nawet, ale ja go wolę na flakonie, tam chyba jakby, o, na gumeczce. Też bardzo piękne, owocowe perfumy, ja znam. Zapamiętałam Vera Wang z jej pierwszych perfum, takich na bazie białych kwiatów. One od razu przypadły mi do gustu, a te kolejne mi umknęły. Włącznie z Princess, której widziałam klony i powiedzmy sobowtóry, no ale no takie czasy. Z kolejnym takim ciekawym produktem to jest flakon po perfumach Britney Spears Fantasy. To jest edycja, zaraz wam powiem, zaglądam na Fragrantikę, czyli na tą encyklopedię. Perfum Storage Edition bodajże, ale nie chcę wam tu bajek opowiadać. Bardzo ciekawe perfumy, brzmią znajomo i jednocześnie nowocześnie. Przypominają mi jakieś perfumy sprzed lat, ale są bardzo, bardzo współcześnione. Nazywają się Stage Edition. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. I to są te perfumy. Nigdy nie miałam perfum Britney Spears okazji wąchać. Jestem ciekawa, szczególnie tej jej perfum Curiosity, czyli ciekawość, ale na razie Fantazy też świetny flakon, szczególnie te. No, lubię flakony, które są po prostu proste i prostotą wygrywają, bo cóż może być bardziej wdzięcznego od kuli, takiego ozdobnego korka. No, ładny, bardzo ładny flakon, odkładam go na bok. J'adore, jestem tym samym w posiadaniu. No, można powiedzieć, za mną są dwa flakony, może ich nie widać i taki mam teraz. Jeszcze mam gdzieś miniaturkę, więc może w końcu zrobię sesję zdjęciową. Nie omieszkałam obwąchać korek. Muszę wam powiedzieć, że one pachną tak, jak te pierwsze perfumy J'adore, które dostałam w dniu premiery. Nie wiem. Tyle było mowy o tym, że współczesne edycje J'adora są zmienione, a to jest ewidentnie nowy flakon, w ogóle nie zniszczony. Ktoś mi je po prostu podrzucił. Dziękuję tej osobie za te flakony. Ten właśnie Britney Spears i jeszcze kilka, o których powiem. No, po prostu mam. Bardzo, bardzo dziękuję. Nowa edycja. Co tam jeszcze dostałam? To muszę na podstawce wam pokazać. Bruno Banani. Byłam na premierze Bruno Bananiego. Dawali wtedy tylko próbki. To są te słynne perfumy Bruno Bananiego. Po prostu Bruno Banani. One chyba były reklamowane hasłem Not for Everybody. Bodajże. I nie sprawdziłam przed filmem, nie przygotowałam się. Piękne perfumy, nawiązujące nieco do zapachu Rush, wówczas bardzo modnego, ale takie delikatniejsze, subtelniejsze. Bardzo się podobały w naszym kraju, chętnie były kupowane. I tymi perfumami marka Banani wygrała i zadomowiła się na stałe na naszym rynku. Zapach z 2001 roku, co ciekawe, zrobił go Thierry Vasseur, o którym wam mówiłam wiele razy. Bo kiedyś był perfumiarzem pracującym dla kogoś, a teraz jest nadwornym perfumiarzem Guerlaina i tam rządzi, zawiaduje perfumami. To jest wielki sukces, kiedy osoba niespokrewniona z tą rodziną wodzi, no, jest tam najważniejszą osobą. No, jak się okazuje, jest twórcą hitów. I dostałam równolegle jeszcze jeden flakon, razem z tym Bruno Banani, Britney Spears i J'adorem. Dostałam, już pokażę, Lacoste Pour Homme. To są bardzo ciekawe męskie perfumy. Ja myślę, że to jest absolutny klasyk. One się pojawiły. Taka ciekawa historia. Najpierw pojawiła się męska wersja Lacoste Pour Homme. To są po prostu dyskretne, drzewne, absolutnie uniwersalne perfumy. A potem się pojawiła damska wersja. Tu pokażę wam swój flakon. I to są te damskie. I one są po prostu też dyskretne, świetne i zrównoważone. Mówiłam o nich przy okazji filmu o perfumach skórzanych. Muszę pokazać naprawdę wielką, wielką rzecz, jaką dostałam od Iwony. Cudo. To jest w ogóle vintage, flakon stary, marka
niemiecka, klasyczna męska lawendowa woda. Perfumy nazywają się Ural Lavendel. No, bez okularu słabo widzę. Ural Lavendel. Pisałam o nich na blogu, to może podlinkuję. No, no niesamowita jest ta zieleń, niesamowita. Robiłam sesję zdjęciową tego flakonu na tle lawendy. No to wygląda to wspaniale. A zapach jest właśnie lawendowy. Ten lawendowy w starym stylu koloński, oldschoolowy. Wiele męskich ród nawiązywało do tego akordu, a latem jest po prostu boski, niezastąpiony i nieduszący. No i na zakończenie muszę jeszcze dodać coś o perfumach, o których zapomniałam, a są nadzwyczaj ciekawe. Sprzedawane są w takich opakowaniach. To jest drewniane pudełko, takie z magnesami. Tak to działa. Dostałam to od widza. O, od widza, który ogląda moje filmy, przysłał mi. I to są chyba damskie perfumy. To jest marka, już mówię. Forster and Johnson. Jest dostępna na Douglasie i na Fragrantice, jest dość dobrze opisana marka. Te pachną perfumy taką świeżością po prostu. Pachną mi świeżo wypranym praniem. Takie mam skojarzenia, nie znalazłam zbyt wielu informacji, ale postaram się do tych perfum wrócić, ponieważ już wcześniej, tak ponad rok temu, dostałam flakonik po niebieskich z kolei, czyli mam dwa takie ciekawe flakony, jeden zielony, drugi niebieski. I to jest męska wersja akurat. Taki ciekawy flakon. Jeszcze pokażę, żeby obok siebie po prostu stały, będzie lepiej widać. Tak wyglądają. Zielony i niebieski. Jedno to jest pusty flakon, a drugi pełny. Tak właśnie dostałam jakoś niedawno. I to się wkłada do takiego pojemniczka, a potem tym magnesem. Ładnie się to zamyka. Bardzo ciekawa koncepcja. I to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy o mnie pamiętali. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego perfumowego. Pa, pa.